Witam serdecznie Państwa. Co się dzieje na y, rynkach walutowych, co się dzieje z polskim złotym, a przede wszystkim co się dzieje z taką walutą, y, która jest uważana za miliony Polaków za walutę dobrą, za walutę, y, w której opłaca się trzymać jakkolwiek pieniądze. Oczywiście mowa o funcie brytyjskim i proszę bardzo, fund brytyjski totalnie dalej zawala się do złota, czyli traci wartość. To oznacza, że fund brytyjski y, jest niczym w porównaniu do rosnącej ceny złota. Proszę zobaczyć 1855 1885 dolarów za jedną uncję złota. Jeszcze przed chwilą 17 lipca jedna uncja złota kosztowała 1000 przepraszam funtów, 1915 funtów za jedną uncję. 1915 funtów za jedną uncję. Cóż to oznacza, Szanowni Państwo? Wielu ludzi wierzy, że trzymanie pieniędzy na przykład w funcie brytyjskim przez 10 lat cokolwiek im da, a rzeczywistość jest zupełnie inna, ze względu na to, że nie dość, że nie da, to jeszcze zabierze. Proszę zobaczyć, tutaj mamy wartość funta brytyjskiego do złota od roku 2007-2006. Powtarzam jeszcze raz, po raz następny że złoto w roku proszę zobaczyć tutaj w roku 6 w 2006, czyli 18 lat temu kosztowało 290 funtów za jedną uncję. Dzisiaj to jest 1885 funtów za jedną uncję i to nie jest wypadek przy pracy, tak się dzieje. Szanowni państwo, jeżeli w Wielkiej Brytanii, wiecie, to jest bardzo ważne dla miliona czy tam półtora miliona Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, ze względu na to, że oni dalej wierzą i ludzie, którzy też z nimi rozmawiają, w Polsce wielu ludzi wierzy, że trzymanie pieniędzy w funcie brytyjskim jest jakkolwiek zyskowne. Pod żadnym kątem nie jest zyskowne, nawet w polskiej złotówce dostaniemy więcej oprocentowania. Złoto mocno rośnie do funta brytyjskiego, frank szwajcarski mocno rośnie do funta brytyjskiego, ale przecież jeszcze jest kwestia zarobków, prawda? Że te zarobki bardzo szybko rosną, jest wielka inflacja. Tak więc, trzymanie pieniędzy w funcie brytyjskim jest zwyczajnie głupie, jeżeli będzie się działo to samo co działo się przez ostatnie 20 lat. 30 lat To um, Fund brytyjski zawala, Zawali się o jeszcze Znaczne, znaczne ilości Gdyby była sytuacja taka sama Jak od 2006 roku no to fund brytyjski um, Zawaliłby się pewnie do 10 tysięcy funtów brytyjskich Za jedną uncję um, Złota I wcale nie byłoby to dziwne <laughs> Dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład jakieś mieszkania w Londynie i mamy mieszkanie w Londynie, wyobraźmy sobie za 500 tysięcy funtów i zadajmy sobie pytanie, czy to jest dużo, czy jest mało no z perspektywy funtowej jest to dużo ale z perspektywy złota jest to jeszcze więcej bo w danym momencie to ile trzeba dać na 500 tysięcy szanowni państwo, jeżeli, jeżeli funt brytyjski jeżeli fund, brytyjski jest, jeżeli fund brytyjski jest po prawie 2000 funtów za jedną uncję złota, to musimy dać za takie mieszkanie w Londynie, które kosztuje 500 tysięcy funtów. Proszę sobie wyobrazić, w danym momencie, gdy jedna uncja kosztuje 1885 funtów, musimy dać 265 uncji złota. To jest dużo. I zadaj sobie pytanie, czy chciałbyś oddać swoje 265 uncji złota za mieszkanie w Londynie? Za mieszkanie w Londynie. Gdyby funt brytyjski zapadł się do 10 tysięcy funtów brytyjskich za jedną uncję złota, to jedno mieszkanie kosztowałoby 50 uncji, prawda? 50 uncji, czyli 50 uncji nie jest takie straszne jak 265 uncji, i trzeba zadać sobie pytanie, czy jesteś skłonny dać 260 w danym momencie, czy jesteś skłonny dać 265 uncji złota za zwykłe byle mieszkanie w Londynie. No, widzicie, to już działa na wyobraźnie. Gdybym zapytał człowieka, który zarabia pieniądze, który na przykład ma kredytową zdolność, czy chciałby wziąć kredyt, zaciągnąć kredyt? Na nieruchomość za 500 tysięcy złotych Bo ma taką zdolność Wpłaciłby 50 tysięcy I może mieć taką nieruchomość Na 30 lat kredytu No to taka osoba powie w znacznej części Jeżeli chce tam zostać, być i żyć I tak musi wydawać na e, Wynajem nieruchomości Najem nieruchomości To by powiedziała, że tak Ale gdybym tej, tą samą osobę Zapytał, czy chce oddać 200, znaczy się, z, m, liczbę takich, sam, ta, e, takich samych osób, czy są skłonni w danym momencie oddać 265 uncji złota za zwykłe tam e, mieszkanie w Londynie, albo może 500 uncji złota, bo niektóre mieszkania to milion e, funtów, to 500 uncji złota, no to, szanowni Państwo, jeżeli ktoś miałby 500 uncji złota, to by ich nie oddał. W tak łatwo jak oddać kredyt, który zaciągamy na 50 lat. Cóż to oznacza? To oznacza, że nieruchomości w Londynie nie są z takiej perspektywy. Mówmy sobie wprost. Ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali. Już tu ktoś Nobla za to dostał. Tak więc, jeżeli mamy 500, jeżeli mielibyśmy 500 monet, to jest 500 monet uncjowych. To yy, znaczna część ludzi, może większość, może wszyscy, nie chcieliby oddać tych swoich monet za to mieszkanie w tym Lodynie. Gdybyś miał 500 monet, gdybyś dostał 500 monet, to wolałbyś yy, zrobić wiele innych rzeczy. Wolałbyś zrobić wiele innych rzeczy, bo powiedzmy w takim Turynie, czy w wielu miastach yy, pięknego wybrzeża Włoch, yy, można. E, kupić e, za 50 uncji złota e, lepsze, nawet fajniejsze, piękniejsze apartamenty i mieszkania niż w Londynie, tak? Czyli z 500 uncji złota zostało by ci 450 uncji złota. Są piękne miasta, e, gdzie e, włoskie, gdzie bardzo ładne apartamenty tej samej jakości, co w Londynie, e, kupisz na przykład no, 10 razy tani, czyli zamiast 500 uncji złota, Aż 50 uncji złota. voilà, szanowni państwo, voilà! mamy rozwiązanie naszej zagadki. Eee, czyli czy 10 tysięcy uncji, przepraszam, czy 10 tysięcy funtów za jedną uncję złota to dużo? Nie, to nie jest, szanowni państwo, dużo. To nie jest dużo, bo ja. Czuję takie wibracje, szanowni państwo, gdy myślę, że miałbym dać za jakieś mieszkanie 50 uncji złota, a 500 uncji złota, to zaczynam się tak trząść, jak, jak taki statek kosmiczny, który zaraz się rozpadnie, gdybym miał dać 500 uncji złota za jakieś tam mieszkanie w Londynie. Nie dałbym, no to. Czułbym się okradziony, Szanowni Państwo, czułbym się skrajnie okradziony, czułbym się jak ostatni frajer, oddając 500 uncji złota na jakieś mieszkanie w Londynie w sytuacji gdy... Mamy przepiękne miejsca w Europie, i za 50 uncji zaledwie mogę mieć takie samo mieszkanie, i zostanie mi 450 uncji, i za te 450 uncji to ja mogę, można powiedzieć, żyć do końca swojego życia yy, bardzo dobrze, prawda? Nie robiąc właściwie może i nic. Taka w danym momencie, szanowni państwo, jest rzeczywistość, jeżeli chodzi o funta brytyjskiego. Tak więc, czy funt brytyjski może się zawalić do 10 tysięcy funtów za jedną uncję złotach bez żadnego problemu? Kiedy może się zawalić? Szanowni państwo, może się zawalić za pół roku. Może to być proces taki jak w ciągu ostatnich 20 lat, czyli będzie się 15, 20 lat, czyli będzie się zawalał w ten sam sposób, co przez ostatnie 15 lat, czyli to będzie trwało 15 lat albo 20 lat. Taka będzie rzeczywistość. Tak też może być, chyba że ktoś, jakiś alchemik, znajdzie receptę na tworzenie złota w garnku. No a wiemy, że to jest niemożliwe, ponieważ, znaczy prawdopodobnie jest niemożliwe, bo złoto powstaje w procesie wybuchu supernowej, czyli gdy supernowa wybucha, czyli taka wielka gwiazda, wielkie słońce. To ona sobie wybucha i powstaje chyba supernowa wtedy. Ona wybucha, i wtedy słońce wybucha, i powstaje pierwiastek złota. Tak więc, złoto to nie jest węgiel jak diament. Nie możemy go wyprodukować. Tak więc jest go ograniczona ilość, a papierków z nadrukiem królów brytyjskich można wydrukować tyle, ile się chce, aż drewna zabraknie na całym świecie, ale pamiętajmy, że drewno rośnie ciągle, prawda? Posadzisz las i w 20 lat masz las. Szanowni Państwo, tak więc zapaść funta brytyjskiego drastycznie postępuje, to jest bardzo ważne, bo ludzie dalej nie dowierzają, gdy pokazuje, szanowni Państwo, no bo mówmy sobie wprost, mówmy sobie wprost, Wielka Brytania zapada się gospodarczo od dziesięcioleci, to nie jest tak, że z Wielką Brytanią jest problem od wczoraj. Nie, tylko my tego nie wiedzieliśmy, bo my Polacy weszliśmy do Unii Europejskiej 20 lat temu. Ledwo kto mówił po angielsku, jak mówił, to co on by tam rozumiał, i tak z tego świata, prawda? Dzisiaj mamy internet, dużo ludzi mówi po angielsku, i jest dużo takich ludzi jak ja, szanowni Państwo. Im, znaczy, nie jest dużo takich jak ja, bo prawie nikt nie mówi tego, co ja. Po mnie potem zgarniają, tak, tak, jak wariant turecki ostatnio, o, o wariancie tureckim zaczęli wreszcie ludzie mówić o polskiej złotówce, że jesteśmy zainteresowani. Zagrożeni wariatem tureckim Jeżeli pójdziemy złą drogą To polska złotówka po prostu może się zawalić I, i pójdziemy drogą turecką I Jareczek będzie miał Drugi Istanbul jak chciał W Polsce Taka rzeczywistość Szanowni Państwo, zanim przejdę dalej Oczywiście zapraszam wszystkich do subskrybowania tego kanału Klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania I wezmę swojego ukochanego łyka kawy No i jedziemy Dlaczego robimy o funcie brytyjskim? Robimy o funcie brytyjskim ze względu na to, że no, miliony Polaków żyje w niewiedzy, a ja chcę, żeby miliony Polaków żyło w wiedzy. Fund brytyjski jest żadnym wehikułem do przenoszenia wartości. Musieliby mieć bardzo długo wysokie oprocentowanie lub zmienić politykę fiskalną, nie drukując pieniędzy. Hmm, nie robić quantitative physics? Mogliby to zrobić, tak. O tym będziemy rozmawiać, jeżeli to się będzie działo. Ale jak na razie w Wielkiej Brytanii są głosy, żeby obniżyć oprocentowanie w następnej sesji <klimy> tej ich Rady Polityki, właściwie Banku Anglii. Yy, yy co to będzie oznaczało? no to będzie oznaczało dalsze zawalanie się funta brytyjskiego, no mówmy sobie wprost ja to ciągle pokazuję, szanowni państwo, że ludzie, którzy kupiliby złoto 15 lat temu, to zyskaliby proszę bardzo, zyskaliby do dzisiaj te 600%, prawda? 600%, 600%, takiego zysku nie było na nieruchomościach Takiego zysk, większy zysk tylko było Można uzyskać, nie wiem Na bitcoinach, no ale wiadomo Że te bitcoiny to tam to nie jest takie Wiecie to, albo na różnego Rodzaju akcjach można było uzyskać No ale wiecie, akcji jest dużo, a złoto Jest jedno, więc na złocie było łatwo Tak, więc 10 tysięcy za jedną Uncję e Złota w funtach brytyjskich Szanowni Państwo, to się może stać jutro Może być totalne zawalenie rynków Zawsze może być, dlatego ja też powtarzam, że zawsze musimy być przygotowani, nie wiemy co nam życie przyniesie, dlatego ja zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś myśli że złotówka może się nie zawalić do proszę bardzo, dzisiaj mamy 3,97, tak, czyli złotówka dalej jest skrajnie słaba, zawala się w ramach trendu jest bardzo, bardzo słaba, mimo tego że złoto drożeje do dolara bo do dolara, szanowni państwo, złoto też podrożało oczywiście proszę zobaczyć, 2400 20 dolarów za jedną uncję. Rekord to 2500. Pi razy drzwi prawie. Tak więc znowu złoto idzie do góry, prawda? Proszę zobaczyć, trochę staniało. Kupili ci, którzy chcieli kupić tanio. No i znowu idzie do góry. Weźmy wykres dzienny. Proszę zobaczyć. No i mamy złoto, widzimy. Złoto idzie ładnie do góry. 2419-2420 dolarów za jedną uncję tak więc idziemy do góry, szanowni państwo, ludzie nie dowierzają, ludzie nie dowierzają, że brytyjska gospodarka się zawala. My w Polsce mamy złe myślenie. W danym momencie w Wielkiej Brytanii jest bardzo dużo Polaków, którzy pracują za pół darmo za pół darmo, Pod, ze względu na to, że myślą, że trzymając pieniądze w funtach brytyjskich coś zyskają. Oczywiście może się zdarzyć, że funt brytyjski będzie oprocentowany przez 15 lat, wiecie 6-7%, że nie będą drukować tak jak drukowali przez 20 lat. Ale wtedy no, będą inne gorzkie będą inne gorzkie problemy w Wielkiej Brytanii, o których teraz nie będziemy mówić. Taka, szanowni Państwo, rzeczywistość, mówmy sobie wprost, takie kraje jak Polska, które Polska trzyma, Polska trzyma w swoim skarbcu narodowym 20 czy 25 miliardów funtów brytyjskich. Gdybyśmy zamiast tych funtów brytyjskich przez ostatnie 15 lat kupowali złoto, wiadomo, że kupowaliśmy po kawałku nie znam całej historii kiedy i ile żeśmy kupowali funtów brytyjskich przez ostatnie 15 lat. No ale zakładając, że kupowaliśmy na przykład co rok jakiś kawałek tego funta brytyjskiego, to może nie mielibyśmy wtedy 600, 700% więcej, prawda? Czyli nie mielibyśmy 150 miliardów, jeżeli kupowaliśmy po kawałku, bo nie ma nigdzie historii powiększania rezerw w funtach w Narodowym Banku Polskim. No ale wtedy mielibyśmy na przykład 500% więcej, prawda? Czyli zamiast gdybyśmy kupowali funty brytyjskie, tylko kupowalibyśmy złoto, to w naszym skarbcu narodowym, tylko ten ekwiwalent funtów, tylko ta część funtowa, to nie byłoby 22 miliardy funtów brytyjskich, a byłoby to, szanowni państwo, jakieś 5 razy więcej, czyli jakieś 120 miliardów, 110 miliardów, 130 miliardów, i dzisiaj ta cała broń, którą byśmy kupowali z Ameryki, to byłaby właśnie. Właśnie sfinansowana i byśmy byli na zero z tych funtów brytyjskich, ale dlatego, że jesteśmy frajerami i że wierzymy, że coś takiego jak funt brytyjski ma jakąkolwiek wartość yy, trzymającą, no to otrzymamy te funty brytyjskie dlatego jesteśmy biedakami, bo my jako Polacy utrzymujemy Brytyjczyków, prawda? I ludzie się śmieją, a, gadasz głupoty. No nie, nie gadam głupot, to jest najprawdziwsza prawda. Mówią a co tam dla Brytyjczyków 22 miliardy, które Polska trzyma w darobodowym skarbcu, a no tyle że proszę sobie wyobrazić, że 22 miliardy to mają teraz deficytu Wielkiej Brytanii. Mają deficyt w Wielkiej Brytanii 22 miliardy i, i tak jak myślałem, chyba, chyba tak jak myślałem, ta lewica, która przyszła do władzy, to tam ten streamer, czy jaką tam ma, to przebieranie, jest to zwykły człowiek, prawda? No i będą robić cięcia, żeby nie było tego deficytu, prawda? To nie jest chyba żaden komunista, prawda? Bo komunista to jeszcze więcej by rozdawał, prawda? Niszczyłby. Tak więc jeżeli chodzi o to, no zobaczymy, co się będzie działo w Wielkiej Brytanii. Ale właśnie w Wielkiej Brytanii mają deficyt 22 miliardy funty, funtów i co? I oni będą robili wielkie cięcia, wielkie zdenerwowanie w Wielkiej Brytanii, że trzeba robić cięcia. Nie, nie wiem czy to teatrzyk, czy nie teatrzyk, no ale widzicie, akurat my 22 miliardy mamy w swoim skarbcu i te 22 miliardy funtów brytyjskich, czy 25 czy 20 miliardów funtów brytyjskich mamy i one tracą każdego dnia na wartości, a złoto zyskuje na wartości. To są pieniądze, szanowni państwo. My utrzymujemy Brytyjczyków, trzymając te funty brytyjskie. Przecież oni nie mają, z tego co mi się zdaje, 100 miliardów złotych w swoim skarbcu, prawda? Czy 200 miliardów złotych w swoim skarbcu? Oni nie mają 200 miliardów złotych. Może jakieś tam miliardy mają, no ale właśnie jest taka rzeczywistość że gdyby takie kraje jak Polska pozbyły się swojego, swoich funtów brytyjskich ja uważam że przepraszam ja uważam ja jestem Polakiem i my powinniśmy Wielka Brytania dba o swoje finanse my powinniśmy dbać o swoje finanse gdybym ja był szanowni państwo prezesem Narodowego Banku Polski ja bym się pozbył tych funtów brytyjskich po prostu nie wiem wolałbym trzymać nie wiem franki szwajcarskie złoto yy, dla franku też się traci oczywiście do złota no ale Dlatego Szwajcaria ma 1000 ton złota, prawda? A jest krajem sześciomilionowym, a gdy my mamy, wiecie, niecałe 300 tam 50 ton złota teraz, to nam się wpaja, że mamy dużo złota, prawda? Mamy bardzo mało złota, mamy 5, 6, 7 razy mniej na osobę złota niż Szwajcarzy w, w ich narodowym banku. Taka jest rzeczywistość. No ale o co chodzi? Chodzi o to, że wielka, Bry... że, że, że... jedyna rzecz, która mogłaby się zdarzyć w Wielkiej Brytanii, że oni musieliby zmienić swój system gospodarczy. A zmienić swój system gospodarczy można tylko wtedy, jak się wszystko zawali, bo oni nie zrobią tego od tak, prawda? Tak więc yy, będą musieli drukować. Już mówię o obniżaniu oprocentowania, więc fund będzie się zawalał taka musi być rzeczywistość, takie muszą być następstwa i gdy gdyby Polska się pozbyła funtów brytyjskich, ludzie odchodzą już dawno od funta brytyjskiego no to ten funt brytyjski jeszcze bardziej się zawali, szanowni państwo taka jest w danym momencie rzeczywistość, pamiętajmy o tym, że w danym momencie w Wielkiej Brytanii wiek emerytalny to jest 68 lat, w takich krajach jak Polska wiek emerytalny to 60 lat 55 lat, ponad połowa Polaków przechodzi już w danym momencie na emeryturę szybciej od brytyjczyków o nawet 10 lat, 8 lat, 9 lat. No dlatego między innymi zarabiamy mało, bo zarabiamy mało, bo musimy płacić dużo na szybkie emerytury. Przez to zarabiamy mało i będziemy zarabiać mało. No ale zarabiamy też mało ze względu na to, że w naszym skarbcu utrzymujemy brytyjczyków, szanowni państwo, australijczyków, kanadyjczyków, nowozelandczyków, no bo oni też mają waluty zawalające się do złota, za Zawalające się do innych walut, i są to waluty śmieciowe, na których zwyczajnie tracimy pieniądze. Ja rozumiem. Dolar amerykański, taki deal, ok, prawda? Euro mamy, bo mamy, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, no ale cała reszta tych śmieciowych walut, to ja nie wiem, kto jej nam każe trzymać. My, my jesteśmy przez to właśnie biedakami, bo szanowni Państwo, gdyby zamiast tych dolarów nowozelandzkich, kanadyjskich, australijskich i funta brytyjskiego mielibyśmy trzymać złoto, mielibyśmy dzisiaj 5 razy, mielibyśmy jakieś 400 miliardów złotych w naszym skarbcu, szanowni państwo, jakieś 400 miliardów złotych w naszym skarbcu byśmy mieli e, trzeba to e, zrozumieć i ja bym chciał, że ja, ja bym chciał ja bym chciał, żeby były w Polsce, szanowni państwo, takie analizy, które ja bym chciał, żeby były analizy w Polsce, które pokazują co by się stało gdybyśmy weszli do strefy euro co by się stało, gdybyśmy weszli do strefy euro, gdybyśmy zlikwidowali e, e, złotówkę, gdybyśmy zlikwidowali złotówkę, i jakie byłyby aspekty te analizy na podstawie prawdziwych dan z Narodowego Banku Polskiego, Szanowni Państwo, chciałbym zobaczyć, co by było gdybyśmy zlikwidowali e, złotówkę, e, tak jak chce Donald Tusk, i czy My moglibyśmy wtedy, w sumie, zamiast dolarów amerykańskich, zamiast, szanowni państwo, funtów brytyjskich, kanadyjskich, dolarów australijskich, dolarów nowozelandzkich, dolarów, czy moglibyśmy wtedy. Czy moglibyśmy wtedy kupować sobie tylko na przykład złoto, prawda? Czy moglibyśmy sobie wtedy na przykład tylko dolary kolektować jakieś? To jest wielkie pytanie, to jest wielkie pytanie. Ja uważam, że nie do końca. Na pewno nie musielibyśmy mieć tych funtów, tego wszystkiego. To jest pewne. Podejrzewam, że, podejrzewam, że musielibyśmy mieć dużo dolarów, Euro no to wiadomo, że byśmy mieli wszędzie euro, dużo dolarów i złota dużo, prawda? To tak mi się wydaje, że moglibyśmy te wszystkie funty na pewno wymienić. Ja myślę, że dzisiaj możemy wymienić te wszystkie funty i tak dalej i tak dalej taka jest rzeczywistość, tak mi się wydaje szanowni państwo, że moglibyśmy się ich wszystkich pozbyć, no bo my biedniejemy, mówmy sobie wprost, biedniejemy na funcie brytyjskim, funt brytyjski każdego dnia, szanowni państwo, traci do złota, a jak ktoś wam powie, nie no ale przecież inni też trzymają funta brytyjskiego, nie, to jest nieprawda szanowni państwo, to jest nieprawda, Niemcy mają 8 razy więcej złota w swoim skarbcu narodowym niż Polacy, czy tam 9, Francuzi też tam 8 prawie, czy 9 Włosi to samo, Szwajcarzy PK per capita mają 6-7 razy więcej złota. Ja, Szanowni Państwo, nie namawiam do sprzedaży funtów, Ciebie czy Ciebie, to jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjne, ale z tego wideo edukacyjno-informacyjnego dowiadujemy się, że fund brytyjski zawalił się sześciokrotnie, siedmiokrotnie do złota w 15 lat. Dowiadujemy się, Szanowni Państwo, że, proszę bardzo, fund brytyjski Chief GBP, GBP, Chief, zawala się do złota. Zawala się, szanowni państwo, do złota. Proszę zobaczyć, 700%, ale do franka szwajcarskiego w 50 lat się zawalił. Proszę zobaczyć, gdzie się zawalił do franka szwajcarskiego. Niegdyś 1 milion funtów wynosił 6,5 miliona franków szwajcarskich. Dzisiaj 1 milion funtów to 1 milion franków szwajcarskich. Jeżeli ktoś mi mówi, że to jest waluta fajna, zresztą jeżeli chodzi o franki szwajcarskie, to wszyscy dobrze wiedzieli, co się działo, czym jest frank szwajcarski i że on będzie zyskiwać. I to jest jedno wielkie kłamstwo w Polsce, że niby ktoś nie wiedział, czym jest waluta i że frank szwajcarski od 50 lat zyskuje do wszystkiego. To jest jedno wielkie kłamstwo. Te franki szwajcarskie to też był wał. Tak jak wałem jest to, szanowni państwo, że trzymamy funty brytyjskie, dolary kanadyjskie, australijskie, nowozelandzkie w naszych rezerwach walutowych, zamiast trzymać sobie złoto, dolary i euro. No i może jakieś franki szwajcarskie Dla trzymania tego ekwalibru naszej waluty Taka rzeczywistość Szanowni Państwo, fund idzie w dół Fund się zawala A na sam koniec, jeżeli ktoś Wam powie A, Ale przecież Wielka Brytania To jest taka wielka gospodarka I to jest taki ważny part partner handlowy Dla nas i tak dalej Kłamstwo e, Proszę bardzo e, do Wielkiej Bryta Wielka Brytania eksportuje do nas Jeden ,53% swojego eksportu, czyli właściwie nic. My do Wielkiej Brytanii, szanowni państwo, gdzie jest ta Wielka Brytania? My do Wielkiej Brytanii eksportujemy 498%, czyli bardzo mało. Tyle samo co do Włoszech proszę bardzo, więcej eksportujemy do Francji i znacznie więcej eksportujemy do Czech taka jest w danym momencie rzeczywistość do Węgier i Belgii razem wziętych eksportujemy więcej niż do Wielkiej Brytanii, do Austrii i Rumunii razem wziętych eksportujemy pi razy drzwi, tyle samo co do całej Wielkiej Brytanii szanowni państwo do Szwecji i Ukrainy eksportujemy ponad 5% a do całej Wielkiej Brytanii 4,98% i wtedy mówią, no tak, no ale dobrze no dobrze, no to wtedy powiedzą tak no tak, ale oni do nas eksportują 1,5 1,53% swojego eksportu, a my do nich eksportujemy 4,98. Eksportujemy do nich 4,98, bo mieszka tam półtora miliona Polaków, szanowni państwo. I będziemy eksportować i nie potrzebujemy do tego żadnego pozwolenia czy nie pozwolenia musieliby na nas sankcje założyć, prawda, ale to nie znaczy, że oni są naszymi dobrymi biznes partnerami, gdyby półtora miliona Polaków z Wielkiej Brytanii mieszkało w Hiszpanii, to szanowni państwo, to byśmy wtedy wie, więcej eksportowali do Hiszpanii, no bo byłoby te półtora miliona czy gdyby z, te, z tego półtora milia, miliona Polaków w Wielkiej Brytanii pół miliona mieszkało w Hiszpanii, pół miliona we Włoszech? I nie wiem, tam e, pół miliona we Francji, nie wiem, Chorwacji, e, czy tam w Grecji, to byśmy eksportowali tam. Ten eksport i tak zawsze będzie. My nie eksportujemy do Wielkiej Brytanii, tylko Polacy eksportują sami do siebie. Taka w danym momencie rzeczywistość jest. Wielka Brytania w ogóle nie jest dobrym partnerem handlowym Polski, szanowni państwo. Wie, Wielka Brytania nie jest dobrym, tak jak Wielka Brytania nigdy nie uratowała Polski. Wielka Brytania zdradzała Polskę, szanowni państwo. Zdradziła nas w 39, 45, szanowni Szanowni Państwo, taka jest rzeczywistość. A jeżeli chodzi o Brexit, to przecież, Szanowni Państwo, Brexit był nakręcany no, antypolskością w znacznym stopniu jak nie w większym stopniu taka jest rzeczywistość. Tak więc, Szanowni Państwo, to jest wszystko kłamstwo na temat brytyjskiej gospodarki. Brytyjska gospodarka ledwo zipie, nie mają pieniędzy na emerytury. Ludzie, którzy mają dzisiaj po 40-45 lat i wypracowali sobie emeryturę w Wielkiej Brytanii te 20 lat czy, i oni będą jeszcze pracować 30 lat, to no, jakiejś większej emerytury nie dostaną. Gdyby wyjechali do Hiszpanii, to by sobie wyprodukowali dodatkową emeryturę, więc dostawaliby z Wielkiej Brytanii i z Hiszpanii, czy nie wiem, z jakiegoś innego kraju typu, nie wiem, nie wiem Belgia, czy Holandia, czy czy coś Cokolwiek innego, nawet w Polsce, szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, że w Polsce kobiety, wystarczy, że kobiety w Polsce prac, wypracują 20 lat i one mają emeryturę w wieku 60 lat. proszę No minimalną, bo minimalną jest to teraz te 300 funtów, ale w wieku 60 lat, prawda? W wieku 60 lat. Tak, czyli jeżeli kobieta ma, w danym momencie mamy taki system emerytalny, że jeżeli kobieta ma dzisiaj 40 lat yy, i ona przyjedzie do Polski i, i nigdy nie pracowała w Polsce i 20 lat popracuje, to na wieku 60 lat dostanie emeryturę minimalną. <laughs> Pozdrawiam, szanowni Państwo. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć.